Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium Odpornej Szkoły. Dziś rozmawiać będziemy o tym, jak zmienić podejście do oceniania i tym samym zwiększyć odpowiedzialność uczniów. Spotykamy się oczywiście w ramach różnych działań organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zachęcamy Państwa do tego, by korzystać ze wszystkich dobroci, które CEO dla Państwa oferuje, między innymi z inspiracji edukacyjnych, którymi dzielimy się z Państwem na naszym blogu, ale również na profilu na Facebooku. I w tym miejscu pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy właśnie na Facebooku nas oglądają. Zachęcam również do tego, żeby korzystać z naszych szkoleń dla rad pedagogicznych i z różnych programów, które oferujemy dla Państwa, dla nauczycieli i nauczycielek, ale również dla uczniów i uczennic. Najbliższa rekrutacja do programów rozpoczyna się w czerwcu, więc zachęcam do tego, żeby trzymać rękę na pulsie, ale istnieje jeden program, który rozpoczyna rekrutację już teraz. Jeśli zależy Państwu na tym, by uczennicy, uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak działa sektor pozarządowy w Polsce, ale też w jaki sposób mogą się w niego angażować, to zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie informacyjne właśnie o programie Włącz Szkołę. To może być arcyciekawy program, zwłaszcza w kontekście różnych zmian systemowych, które nas, nauczycieli, szykują, a związane są ze współpracą szkół z organizacjami pozarządowymi. Ten program pewnie będzie tłumaczył pewne niuanse, podpowiadał, jak współpracować, jak uczniowie mogą się w różne aspekty życia społecznego i obywatelskiego zaangażować. Nasze działania prowadzimy w 6 grupach programowych, a dzisiejsze spotkanie najpełniej wpisuje się w obszar Pomagaj się uczyć, bo to tutaj realizowany jest program Szkoła Ucząca się, której sercem zainteresowania jest właśnie ocenianie. Dla tych Państwa, którzy jeszcze dobrze nas nie znają, jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Wspieramy nauczycieli, nauczycielki, dyrektorów, dyrektorki szkół, ale również oczywiście uczniów i uczennice. Te liczby, które widzimy na slajdzie po prawej stronie, zawsze robią na mnie olbrzymie wrażenie. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie tylko te liczby powiększą. I tym samym dziękuję Państwu za tak duże zainteresowanie naszym spotkaniem. To olbrzymie docenienie. Dziś będziemy mówić o ocenianiu. Jestem przekonana, że to jest temat, który budzi różne emocje. Dlatego zachęcam Państwa do tego, by dać upust tym emocjom na czacie. I niech ten czat będzie dla Państwa taką przestrzenią i możliwością do zadawania pytań nam, prelegentkom, moim gościniom, ale też zachęcam do tego, by to była przestrzeń do dyskusji między Państwem, do wymiany różnych doświadczeń, spostrzeżeń. Naszą tradycją jest również to, że każde nasze spotkanie w ramach Odpornej Szkoły kończy się możliwością uzyskania zaświadczenia. Tak też będzie dzisiaj, nie robimy żadnego wyjątku. Link do pobrania takiego zaświadczenia będzie udostępniony na czacie pod koniec spotkania, więc będę wdzięczna za to, jeśli zapiszecie sobie, skopiujecie sobie Państwo ten link, tak by nie umknął, a możliwość pobrania zaświadczenia na pewno była możliwa. Moimi gościniami są dzisiaj 3 wyjątkowe osoby. Dziś też przyjrzymy się takim indywidualnym perspektywom nauczycieli i ich podejściu do zmiany w myśleniu o ocenianiu i ujmiemy je w takim kontekście edukacyjnym i ten kontekst edukacyjny zapewni nam dzisiaj Magda Grzeszkiewicz-Brzęcka, nauczycielka języka polskiego z Konina, trenerka w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale również autorka innowacji Doceniam bez ocen. Magda jest również współzałożycielką grupy facebookowej Edudzielnia, gdzie dzielnie dzieli się wartościowymi treściami z nauczycielami, ale gromadzi też społeczność bardzo zaangażowanych nauczycieli, dlatego serdecznie Państwa zachęcam do dołączenia do Edudzielni, naprawdę warto. Kasia Dacy-Ignatiuk to kolejna nauczycielka, która dzisiaj będzie opowiadała o tej swojej zmianie w podejściu do oceniania. Kasia jest nauczycielką geografii w Zespole Szkół nr 1 w Tychach, jest tutorką i ambasadorką Wiosny Edukacji.
I mówiłam o tym, że o tej zmianie w ocenianiu będziemy mówiły w perspektywie edukacyjnej, ale będziemy mówiły też w perspektywie psychologicznej. I tę perspektywę uzyskamy dzięki obecności Asi Szelugi, która jest psycholożką, trenerką. Na co dzień pracuje w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, gdzie spotyka się z nauczycielami, nauczycielkami na warsztatach, ale na co dzień pracuje również z młodzieżą. Witam Was serdecznie, moje drogie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, temat oceniania jest tak gorący jak asfalt na Marszałkowskiej w samo południe w lipcu. Głęboki, szeroki jak Amazonka, ale jednocześnie tak delikatny jak pajęcza nić i obrósł w wiele stwierdzeń, przekonań, mitów, ale również takich ocennych przekonań czy opinii. Jedną z nich jest to, że uczniowie chcą stopni, stąd te stopnie, stąd te oceny w szkole. Mamy też taki głos i ten głos jest dosyć wyraźny, że oceny motywują uczniów do nauki, w ogóle motywują do działania. Inna strona tej samej dyskusji w tym samym temacie mówi o tym, że oceny są stresujące, budzą pewnego rodzaju napięcie. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że uczniowie lubią dostawać stopnie, czasami wręcz ich oczekują. No i właśnie, zwłaszcza jeśli rozmawiamy o ocenianiu w kontekście pewnego rodzaju zmiany myślenia o ocenianiu, to często usłyszeć można, ale taki jest system. Ocenianie, stopnie, oceny są częścią systemu, więc niewiele można z tym zrobić. Ktoś inny mógłby zadać pytanie, jeśli nie stopnie, no to co w zamian? Ktoś inny mógłby powiedzieć, być może to są w ogóle, być może albo też na pewno jest tutaj jest takie grono nauczycieli, którzy zauważa i doświadcza tego, że uczniowie obawiają się stopni. Ale niektórzy mogliby powiedzieć o tym, że stopnie dają poczucie pewności w procesie uczenia się i to poczucie pewności budują zarówno u uczniów, ale też u nas nauczycieli. Stopnie to mogłyby być albo i są takim narzędziem do etykietowania naszych uczniów i uczennic. Słyszę nieraz pytanie, jak przygotować do egzaminów różnego rodzaju na różnych etapach edukacyjnych bez stopni? Jak to zrobić? Dzięki stopniom uczniowie znają granice. Tu stopnie jawią się trochę jako narzędzie do wyznaczania granic w różnych aspektach, w tych takich edukacyjnych, jak i wychowawczych, a przecież teoretycznie uczniowie powinni te granice znać. To rodzice chcą stopni. Słyszę czasami, ja jako nauczyciel mógłbym z chęcią nie wystawiać, ale to rodzice ich potrzebują i to jest pewnego rodzaju oczekiwanie z ich strony. Stopnie wzmacniają rywalizację, a obniżają współpracę. Ja teraz mówię o różnego rodzaju stwierdzeniach, przekonaniach, mitach, ocenach i opiniach i to bym chciała podkreślić, że to jest bardziej zbiór różnych przekonań czy opinii, które spotykać można w tej dyskusji o ocenianiu. Jestem też ciekawa, jak Państwo się mają z tym, co teraz słyszycie. Czy jest tak, że coś dla Państwa jest bliższe? Zachęcam tutaj do wypowiedzi na czacie. Jeśli pojawiają się też jakieś pytania na tym etapie, to czekamy na nie. Uczniowie uczą się dla stopni. To trochę jest związane z tym wątkiem motywacji. Co jeśli nie stopni, jak ja jako nauczycielka mogłabym ich do tej pracy motywować? No i o ile wcześniejsze stwierdzenia, gdybyśmy ze sobą dyskutowali, mogłyby nas antagonizować i ustawiać po dwóch stronach barykady albo po którejś ze stron barykady, o tyle to stwierdzenie, że w dorosłym życiu też jesteśmy oceniani, ono mogłoby nas połączyć. I z nim, no właśnie, pewnie trudno byłoby dyskutować. Ja myślę, że tutaj warto przyjąć to też trochę za taki pewnik, że świat stoi na ocenie i że ocenianie jest elementem życia. My jako osoby na przykład prowadzące ten webinar też będziemy ocenione. Prowadząc warsztaty też bywam oceniana.
w pracy swojej zawodowej jako nauczyciel, nauczycielka też jesteście Państwo na różne sposoby oceniani, rankingowani, porównywani, zestawiani. Więc jakby z jednej strony myślę sobie o tym, że tworzenie takiego świata bez ocen jest tworzeniem świata, którego nie ma i widzę w tym pewne ryzyko, że jeśli tworzymy dzieciom świat, którego nie ma, no to no robimy im jakiś rodzaj nieprawdziwości w ich wchodzeniu w życie, w uczeniu się życia i w kształtowaniu ich. Druga rzecz, która mi się wydaje z tym ocenianiem nas i tym, że ta ocena jest tak wszechobecna, bardzo łączy się dla mnie jedno takie ważne założenie, że nie uczymy się bez relacji. Ja chętnie uczę się od tego, z kim się znam, kogo cenię, kto ma dla mnie znaczenie i kiedy ja jestem w znaczeniu, tak, dla kogoś jako osoba ważna. I ten element motywacji, który tutaj gdzieś się pojawił w momencie tego twojego omówienia o tym, że oceny motywują, jest elementem zmiany. Nie? Czyli ja potrzebuję być motywowana, motywować się, żeby się zmieniać, ale też potrzebuję wiedzieć, co jest okej, co jest nie okej, jak mogę się rozwijać, żeby się zmieniać, żeby jakąś tą drogę swoją realizować. Więc ja myślę sobie o tym, że jakiś rodzaj informacji o tym, gdzie jestem, jak jestem i co mogę zrobić, żeby być gdzie indziej, jest bardzo potrzebny też w procesie uczenia się. Na jedną rzecz jeszcze chcę zwrócić uwagę, zanim pójdziemy dalej, że i tutaj bym chciała się odwołać do badań Brené Brown, która jest badaczką wstydu, odwagi, wrażliwości takich bardzo życiowych jakości w nas. I ona w jednej ze swoich książek z wielką odwagą napisała, że około 70% osób, z którymi rozmawiała prowadząc wywiady, powiedziało jej o doświadczeniu szkolnym, czyli jak byli uczniami, uczennicami, że to doświadczenie szkolne wpłynęło na ich poczucie siebie jako osoby kompetentne na całe życie. I raczej wpłynęło w taki negatywny sposób, nie? Że poprzez doświadczenie bycia ocenianym, kontaktu z osobą, która w jakiś sposób przekazywała informacje o tym, czy coś potrafisz, czy coś nie potrafisz, w ich samoocenie pojawiła się taka myśl, że ja nie jestem kompetentny czy kompetentna. I tutaj myślę, że ta wrażliwość na to, co robi nam ocena, jest ważniejsza niż to, czy ocenimy stopniem, czy procentem, czy jakąkolwiek inną formą. Co się dzieje, jeśli jestem w relacji, to widzę, co się dzieje z uczniem, uczennicą, która słyszy, dostałeś szóstkę, czy piątkę, czy czwórkę, czy jedynkę, bo to jest głębsza informacja niż sam punkt. To na to chciałam tylko wrażliwość taką naszą skierować dzisiaj. Tak jak słuchałam ciebie, Asiu, to pomyślałam sobie, że ocenianie ocenianiu nierówne i że z jednej strony może nie ma co demonizować tego oceniania jako takiego bardzo destrukcyjnego, ale zwrócić uwagę na jego jakość. I tak jak powiedziałaś, bycie ocenianym buduje albo w jakiś sposób podburza takie nasze widzenie samego siebie, naszych kompetencji, ale z drugiej strony jako ludzie potrzebujemy bardzo informacji o tym, gdzie my jesteśmy, jak jesteśmy, w którym miejscu i co zrobić może, żeby pójść jeszcze krok dalej. Nie? Jakoś tak. Tam do przodu. Obiecaliśmy Państwu w zaproszeniu na to spotkanie, że nasze prelegentki podzielą się osobistymi historiami o tym, co właśnie spowodowało zmianę podejścia do oceniania. Być może w nich usłyszymy właśnie tą zmianę o tym, że ocenianie ocenianiu jest nierówne. Kasiu, jak to było u ciebie? Tak. Dobry wieczór wszystkim. Oj, no to było dawno, dawno temu. Z tego trzeba zacząć. Ale jak tutaj Państwo widzą na dole po lewej stronie jest takie fajne zdanie. Dużo ocen. Dużo ocen, bo kiedyś rzeczywiście, te 20 parę lat temu, to ja byłam takim nauczycielem, który stawiał naprawdę mnóstwo ocen. Ja uczę geografii, geografii w tygodniu jest niewiele. Uczyłam wtedy najpierw w szkole podstawowej, potem w gimnazjum. Później przyszła praca w liceum, w którym pracuję obecnie. No i tak mi się wydawało, że duża liczba ocen będzie
sprzyjać motywowaniu do systematycznego uczenia się. I ja tak patrzę z perspektywy czasu teraz, to kurczę, to działało wtedy. To wtedy działało. Może dlatego, że to było prawie 30 lat temu, czy tam 20 parę. Jakby na to nie spojrzeć, troszkę inne realia, nie było smartfonów, nie było wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki, trzeba było bardziej uważać na lekcjach, no nie wiem, nie mam pojęcia, tutaj trzeba by to było bardziej zbadać, ale fakt jest faktem, że tych ocen stawiałam dużo, ale zawsze miałam jeden cel. Dla mnie ocena miała być wyznacznikiem uczenia się. Czyli ona dawała mi, mnie i uczniom, informacje, na którym jestem, w którym jestem miejscu, co potrafię, a czego nie potrafię. No ale oczywiście z biegiem czasu przyszły zmiany, tak? Zaczęły pojawiać się różne głosy dotyczące oceniania. Pojawiły się takie głosy, których ja na samym początku nie chciałam w ogóle słuchać, że jak to można pracować bez ocen w ogóle. No okazało się, że można. Pięknie też pokazali to uczniowie, bo w pewnym momencie może to jest efekt ewolucji też, może to jest efekt tego, że to byli już inni uczniowie, na innym urodzeniu, w innym czasie, a ja byłam jednak starym nauczycielem, który gdzieś tam zakorzeniony jest we wcześniejszych swoich doświadczeniach. Ale pamiętam, że powiedziała mi kiedyś uczennica jedna, że... Proszę Pani, no świetnie, wszystko w porządku, bardzo fajne te lekcje i w ogóle dużo się nauczyłam, ale te wejściówki to ja nie rozumiem, po co Pani robi. No ja w tym momencie tak zatrzymałam się na chwilkę i mówię, no jak to po co? Po to, żebyście się uczyli na lekcje. No jejku, ale jak ktoś się nie będzie uczył, to się nie będzie uczył i tak, to po co się stresować? No i to była taka zagwozdka piękna. W międzyczasie jeszcze mój własny syn, uczeń, obecnie prawie 18-latek już, w trzeciej klasie szkoły, w trzeciej klasie liceum, też mi dawał po drodze takie właśnie takie informacje zwrotne, że może niekoniecznie to, co ja każę mu robić, ma sens. Nie będę już tutaj dokładnie na ten temat mówić, może jak będzie później okazja. W każdym razie tak pomalutku zaczęłam szukać. Przewinęło się mnóstwo różnych głosów. W momencie, kiedy pojawiła się na przykład na samym początku ocenianie kształtujące, gdzieś tam weszło do naszej szkoły. No, to było już dawno temu, kilkanaście lat temu, więc z takim troszeczkę bólem i z no, takim podejściem dość sceptycznym podchodziliśmy do tego, ale między innymi pozostałością po tym, że wdrażaliśmy w szkole ocenianie kształtujące. Są zapisy w statucie w naszym liceum, w naszym zespole szkół. Jest liceum, jest technikum. I w tych zapisach statutowych mamy, że należy, każdy nauczyciel powinien korzystać z elementów oceniania kształtującego, czyli cele lekcji powinien stosować kryteria oceniania, kryteria sukcesu, informację zwrotną. No właśnie, no i potem tak sobie właśnie pomyślałam, już gdzieś tam na pewnym etapie, no, że daję tym uczniom ocenę i daję informację zwrotną. Tutaj jeszcze muszę się zatrzymać na moment, dlatego że trzeba wyjaśnić, że u nas w szkole już od wielu lat, ja nie wiem, prawie 10 lat, nie ma stopni takich klasycznych 4, 5, 6, tylko są procenty. Czyli my oceniamy uczniów, dając im ocenę w postaci procentowej. Są dwie wagi tych ocen. Natomiast jest to duży plus, no bo na przykład uczeń, kiedy dostaje, nie wiem, 20%, to nie jest to samo, co dostaje ocenę niedostateczną, jeden. Inaczej patrzy na to, jakiś tam, coś tam wiem, coś tam potrafię. Natomiast jeszcze jest też minus i to duży, a mianowicie nieszczęsna średnia ważona na koniec okresu, na koniec roku. No i tutaj sytuacje bywają różne, czasami się pojawiają walki o ocenę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co chciałam tutaj jeszcze powiedzieć. Uczniowie dostając jednocześnie informację zwrotną, do której byliśmy zobligowani, mamy taki zapis statutowy, równocześnie z tą oceną procentową,
kompletnie na tą informację zwrotną nie zwracali uwagi. Kompletnie. Dla nich tylko tyle procent, okej, w porządku. Tyle procent, tak mało, co mam źle? No i tutaj zaczęli szukać, co mam źle i czasami tak bywało, że no, starali się w cudzysłowie wykłócić o ocenę, o zaliczenie jakiegoś punktu. Nie zwracali uwagi na to, jak, co powinni dalej robić, jak powinni się dalej uczyć. A przecież taka jest rola oceny i taką rolę oceny pięknie pokazuje no, chociażby nasze prawo oświatowe, tak? Wiadomo, że tak ta ocena powinna wyglądać, no a tu mi kurczę, oni tylko zwracają uwagę na procenty, a nie tam na informacje zwrotne. A potem przyszła edukacja zdalna, która obnażyła pięknie to, że samo stawianie ocen za pomocą cyferek jakichkolwiek nie ma za bardzo sensu. Myślę, że każdy z nas, kto przeżył ten etap, to przeszedł przez to. No i potem właśnie tak pomaleńku doszłam do wniosku, że a może tak skupować bez, zupełnie bez. No i zaczęłam szukać. No i tak jakoś się złożyło, że w tym roku pierwszy raz w jednej klasie zaczęłam pracować tylko na informacji zwrotnej, słownej, bez stopni w ogóle. Stopnie stawiam tylko na pierwszy koniec okresu i na koniec roku. Jedna klasa w ramach takiego eksperymentu, w ramach innowacji, na którą zgodziła się pani dyrektor. Chociaż muszę powiedzieć w tym miejscu, że to jest pilotaż, bo tak naprawdę u nas w szkole jest więcej osób, które chętnie by się też za to zabrały. Natomiast pani dyrektor zgodziła się na pilotaż. No i mamy nadzieję, że po tym pilotażu więcej klas i więcej nauczycieli przejdzie do troszeczkę innego oceniania. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Tak szczerze Kasiu, mam do ciebie dwa pytania. Zaciekawiły mnie dwa wątki. Zacznijmy od tego pierwszego chronologicznie, od edukacji zdalnej, bo powiedziałeś, że to był, tak też widzę tutaj na prezentacji, że to jest jeden z takich kamieni milowych na twojej drodze, który przyczynił się do zmiany myślenia o ocenianiu. I powiedziałaś, że wtedy zobaczyłaś, że w edukacji zdalnej, że ocenianie nie działa. W sensie, że nie przynosi tego, co ty byś chciała, żeby przyniosło. I ja bym cię chciała o to dopytać. A co byś chciała, aby przyniosło wtedy? I jak sądzisz, jakie są twoje doświadczenia, obserwacje, dlaczego nie dawało tego, czego byś potrzebowała? Tak jak powiedziałam na samym początku, dla mnie głównym celem pracy w szkole, tego, że ja w ogóle jestem nauczycielem, jest pomóc uczniom uczyć się. Pomóc uczniom uczyć się, nie nauczyć ich, pomóc im uczyć. Gdzieś tam pojawia się jakaś forma motywowania. W momencie, kiedy jesteśmy w klasie, widzimy się nawzajem, inaczej stosujemy inne metody, tak? To jakaś widzimy się, ja mogę reagować na bieżąco, widzę, czy uczeń radzi sobie, czy sobie nie radzi. W momencie, kiedy są oni ukryci za kafelkami, ja ich nie widzę, nie mam tego, nie mam tej możliwości. A tutaj gdzieś na horyzoncie czeka matura, bo przecież wiadomo, że liceum to jest szkoła, która kończy się maturą i nie mówienie i nie myślenie o tym, moim zdaniem nie jest dobre. To znaczy, tak, celem szkoły średniej jest pogłębienie swojej wiedzy, ale gdzieś tam na końcu ten egzamin maturalny czeka i chodzi o to, żeby się do niego bardzo dobrze przygotować, żeby to miało sens. Czyli nie chodzi o to, żeby zbierać stopnie, żeby zbierać punkty, zbierać procenty, tylko chodzi o to, żeby się nauczyć. I muszę powiedzieć, że ja już troszeczkę wcześniej, jeszcze przed edukacją zdalną, pracowałam z uczniami, z maturzystami moimi, nieco inaczej. Tych ocen tam było mniej, bardziej starałam się motywować ich do pracy dla siebie, dla tego efektu. I te efekty były dość dobre. Natomiast w edukacji zdalnej musiałam tak przełożyć na całą klasę. Zależało mi na tym, żeby uczniowie się angażowali w lekcje. Jasne, ja tak jeszcze Kasiu, jak cię słucham, to trochę sobie myślę o tym, że ten początek twojej drogi z taką dużą ilością wystawiania ocen za wszystko, to trochę, bo słyszałam już twoją opowieść, kiedy się spotkałyśmy przed naszym spotkaniem, to trochę jest o tym, że
Po pierwsze, chciałaś pokazać, że nie tylko sprawdziany, czyli nie tylko te takie kluczowe rzeczy, za które wszyscy my nauczyciele wystawiamy stopnie. Ja też identyfikuję się bardzo z Państwem i dlatego będę mówiła my nauczyciele, bo tą nauczycielką też kiedyś byłam, a ktoś kiedyś mi powiedział, że nauczycielem się jest, a nie bywa i to ze mną bardzo zostało, więc ja mimo, że już nie pracuję w zawodzie, to dalej bardzo się czuję i utożsamiam się z Państwem, czuję się nauczycielką. No i właśnie, wystawiałaś te stopnie, jakby chciałaś, aby te stopnie nie były tylko za takie kluczowe rzeczy albo te takie kardynalne, tak? Za sprawdziany, kartkówki. Chciałaś zmotywować swoich uczniów do tego, żeby uczyli się systematycznie, tak. No bo wiesz, że ta systematyczność, pewien rodzaj powracania do treści, ich przywoływania podnosi jakość uczenia się, no a na horyzoncie miałaś maturę. Potem pojawiła się, w jakiejś perspektywie pojawiła się edukacja zdalna. No i teraz tak, przed edukacją zdalną miałaś to narzędzie trzymania ich w ryzach. Po drodze oczywiście było kilka innych bardzo ważnych rzeczy. Różne głosy o ocenianiu, głosy uczniowskie, ale ta edukacja zdalna to trochę jest o tym, że to narzędzie takiej kontroli czy trzymania uczniów w tej systematyczności, bo to może nawet nie chodzi o kontrolę, tylko taką systematyczność, nagle straciło sens, bo okazało się, że oni się uczą sami, a wyniki matur są niezłe, żeby nawet nie powiedzieć, że bardzo dobre. To znaczy tutaj jakby dwie kwestie musimy wchodzą, tak? Pierwsza jest taka, że po pierwsze to nie jest, no gdzieś tam może na samym początku uważałam, że to jest narzędzie kontroli. Nie, dla mnie ocena zawsze była wyznacznikiem tego, ja chciałam dostać informację zwrotną, tylko nie wiedziałam, że można to zrobić inaczej. Czyli dla mnie to była w jakiś tam sposób informacja zwrotna dla ucznia oraz dla mnie jako nauczyciela. Ale powtórzę to jeszcze raz. Cały czas miałam zawsze gdzieś tam na końcu, no gdzieś mniej więcej od kilkunastu lat już, że to uczeń się uczy, a ja mu tylko pomagam. Więc tutaj ta kontrola, nie. Te oceny były dlatego, bo chodziło mi o to, żeby im pokazać, docenić każdą ich działalność. Nie tylko sprawdziany, nie kartkówki, tylko nie wiem, praca w grupie. No u mnie pracuje się w grupie od, nie wiem, prawie 20 lat. Ja mam stoły poukładane w wyspy i tak pracujemy i mnie to nie przeszkadza na przykład w robieniu sprawdzianów, testów i tak dalej. Więc jest to taka normalna rzecz. Natomiast przy edukacji zdalnej pojawił się problem taki, że ja też myślę, patrząc na mojego własnego syna, trzeba bardzo dużej samodyscypliny, żeby przy zadaniu, które dostaje się, nie sięgnąć do czegoś. Naprawdę wymaga to samodyscypliny ogromnej, a to jest jeszcze młodzież, tak? No nie ma siły, żeby sobie nie pomóc w jakiś sposób. I tutaj pojawił się pomysł jakby na troszeczkę inną formę oceniania, która funkcjonuje już u mnie cały czas, ale to ja może jeszcze później do tego się odniosę, bo to bardziej do metodycznych takich kwestii. Natomiast chciałabym jeszcze tutaj odnieść się do tego jednego bardzo ważnego zapisu, że uczeń ma autonomię. U mnie w szkole, w klasie uczniowie wiedzą, że uczą się dla siebie. W pierwszej klasie to jest... Oni tego jeszcze nie czują, ale w trzeciej, w czwartej teraz już niedługo, tak? Czyli w tej klasie maturalnej, obecnej trzeciej po gimnazjum, wtedy się to już wie. Wtedy się to już wie. Uczeń się uczy albo nie. To jest jego wybór. Natomiast moim zadaniem jako nauczyciela jest postarać się, żeby jednak tak. Żeby jednak uczył się, bo geografia jest fascynującą dziedziną nauki, bo warto, bo jest bardzo życiowa, bo warto się rozwijać po prostu. Natomiast decyzję uczeń zawsze podejmuje sam. Tak było już od dawna i tak jest dalej. Ta wartość autonomii jest tutaj dla mnie kluczowa, też takiej odpowiedzialności za proces uczenia się, o której ty mówisz, że uczenie się, to trochę jest o tym też, że uczenie się nie zachodzi w głowach uczących się, nie naszych. I nie my nauczamy, tylko uczniowie się uczą. Ale Kasiu, ja też chciałam jeszcze wrócić do ostatniego punktu twojej drogi, czyli do tego, jak pojawił się eksperyment i do tego, że on jest z klasą, z jedną klasą i że z trzecią klasą.
Bo w twojej wypowiedzi tak wybrzmiało, to wiesz, no i tak wyszło, to jakby to było bardzo naturalne, a wszyscy wiemy, że to nie jest takie naturalne. Sama ta droga pokazuje, że tych kamieni milowych ileś musiało być, ileś składowych musiało się pojawić, ileś czasu musiało upłynąć, ileś doświadczeń musiało z tobą być. I tutaj wiem, że takie myślenie o tej zmianie było wywołane rozmową twoją z innymi nauczycielami, nauczycielkami w szkole, prawda? Tak, tak, to cytat jest tam napisany, że rzeczywiście u nas się rozmawia. Tak, to była pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy. W naszej szkole faktycznie się rozmawia, się o problemach, rozmawia się o efektach, ale takich nie na zasadzie a tyle procent, tyle tam wyniki matur i tak dalej, tylko staramy się u nas w szkole pokazać, poprowadzić uczniów tak, żeby jak najlepiej im ten efekt nauki był najlepszy. Kiedy zaczęłam pracować bez ocen w tym roku, czyli jestem po pierwszym okresie dopiero, jest to bardzo świeża sprawa, wybrałam sobie jedną klasę, klasę, która liczy 37 osób. Jest klasą dwujęzyczną, bardzo trudną, zróżnicowaną, z taką naprawdę bardzo dużo silnych osobowości. Ale tak sobie właśnie pomyślałam, że jeżeli mam poprowadzić pilotaż, mam spróbować, to nie mogę tego zrobić z kimś, kto mi nie do końca odpowie na pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wybrałam tą klasę dlatego, że myślałam o tym, że oni mi powiedzą prawdę. Bardzo cenię całą wszystkich uczniów. No i najpierw pół roku, słuchajcie, trwało, zanim ja ich w ogóle przekonałam, żeby spróbowali. Pół roku wcześniej odbywały się rozmowy, tych rozmów było kilka, była też ankieta, w której zadecydowali, czy próbujemy prowadzić geografię bez ocen cyfrowych, bez procentów, tylko z informacją zwrotną. Było kilka osób bardzo sceptycznych, indywidualne rozmowy i taka umowa: okej, proszę pani, to spróbujemy, to ja spróbuję w tym półroczu. Najwyżej w drugim półroczu powiem, że nie. No, na ten moment wszyscy zdecydowali się dalej ciągnąć w drugim półroczu również. Także myślę, że to jest fajne. Co jeszcze a propos u nas się rozmawia? Myśmy chcieli więcej nas chciało spróbować. Natomiast pani dyrektor stwierdziła, żeby jednak małymi krokami, najpierw pilotaż i zobaczymy, co będzie dalej. Także no teraz też dostaję SMS-y wspierające mnie dzisiaj. Cudownie. Dziękuję, Kasiu, bo jesteś dla nas takim przykładem, ta twoja opowieść jest też takim przykładem nauczyciela, który jest na początku drogi, na początku zmiany, z jednej strony na początku właściwie, no bo mówisz to jako eksperyment, tak, jako pilotaż, ale z drugiej strony to twoje doświadczenie pokazuje, że nawet do tego momentu ta droga była długa i dużo rzeczy się tam wydarzyło. Podobnie jak u Magdy. Droga u Magdy wyglądała może nieco inaczej, ale jest wiele punktów wspólnych. Magdo, jak u ciebie było ze zmianą myślenia o ocenianiu? No ta moja droga nauczycielska jest już bardzo długa, nawet dłuższa niż ta na grafice, bo ponad 30 lat. Ja tylko, Ewelinko, tak w ramach żartu powiem, że nauczycielem się nie jest. Jak mówi moja przyjaciółka, pani doktor, nauczyciel to jednostka chorobowa, więc wszyscy jesteśmy na to po prostu chorzy. Zaczęłam bardzo dawno temu, bo ponad 30 lat temu. I tak jak już kiedyś powiedziałam, chyba nie jest dobrze, jak nauczycielem zostaje prymus. Bo prymusowi dość trudno zrozumieć, że nie wszyscy chcą się uczyć, nie wszyscy chcą mieć piątki i szóstki i że nie wszystkich jedynki motywują. No i tak jak Kasia podobnie, zaczęłam od 30 ocen w półroczu. Od tego, że oceniałam za wszystko, oprócz jednego. Nigdy nie sprawdzałam zeszytu przedmiotowego na ocenę. Od początku czułam, że to coś jest nie tak i że zeszyt jest ucznia.
Potem do szkoły poszły moje własne dzieci. No i zaczęło się pojawiać taka refleksja, że coś z tą szkołą jest nie tak, skoro zupełnie zdolne dzieci potrzebują wsparcia w domu i potrzebują wsparcia rodziców. No i zadałam sobie pytania też moim koleżankom i kolegom nauczycielom, jak to jest z tą polską szkołą, że bez wsparcia rodzicielskiego dziecku trudno osiągnąć sukces w polskiej szkole. Więc chyba jednak powinniśmy coś zmienić. No i zaczęłam szukać. Zaczęłam czytać, zaczęłam szukać różnego rodzaju sposobów na to, żeby sprawić to, o czym mówi Kasia, żeby dzieci po pierwsze czuły, że chcą się uczyć, że ta nauka języka polskiego sprawia im przyjemność, a nie jest tylko dlatego, żeby mieć piątkę czy szóstkę, albo żeby po prostu wypełnić swój obowiązek, tylko dlatego, że chcą, bo lubią. No bo może lubią panią na początek, a potem może polubią coś więcej. I tak się zaczęło poszukiwanie. Gdzieś natrafiłam na książkę Danusi Sterny, Ocenianie kształtujące. Zaczęłam czytać, zaczęłam zastanawiać się. Gdzieś tam elementy neurodydaktyki. No że właśnie, że ten mózg, że to trzeba na to zwrócić uwagę. Że wiecie państwo, czytałam już państwa komentarze. I powiem tak, gang polonistów już się uruchomił i jest oburzony, że mówicie, że się nie da i że w szkole podstawowej to dzieci jeszcze nie wiedzą, czego chcą, bo chyba nie na tym polega motywacja i o tym pewnie powie jeszcze Asia. Ale ja tak jeszcze z perspektywy rodzica, bo zawsze mówię, że w mojej pracy nauczycielskiej przyświeca mi takie przekonanie, że uczę cudze dzieci tak, jak chciałabym, żeby uczono moje własne. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że między moimi najstarszymi synami a najmłodszym jest różnica tak naprawdę pokolenia, bo 18 lat. No i moje najmłodsze dziecko poszło do szkoły. No i znowu przeżyliśmy zderzenie ze szkolną rzeczywistością. I tą historię muszę państwu opowiedzieć, bo ją lubię opowiadać, kiedy uczyłam Franka. Potem się okazało, że źle go uczyłam, ale to już mnie Wiesia Mitulska wyprowadziła z błędu, że uczyłam go niewłaściwie, tabliczki mnożenia. No i pytam to moje dziecko w każdych możliwych okolicznościach przyrody z tabliczki mnożenia. No i jedziemy któregoś dnia samochodem i mówię, Franku, 7 razy 8. No i jest cisza. No mój próg irytacji już wzrósł, no bo przecież umiał. No więc dlaczego nie odpowiada? Odwracam się do Franka i mówię, Franku, 7 razy 8. Na co moje dziecko spojrzało na mnie z politowaniem i mówi, nie rozumiem, dlaczego mnie o to pytasz. Zaliczyłem już tabliczkę mnożenia na szóstkę. I w tym momencie, proszę państwa, uznałam, że polska edukacja przegrała, bo jeśli trzecioklasista uczy się matematyki na zasadzie 3Z i nie czuje potrzeby, że ta tabliczka mnożenia do czegoś mu się w życiu przyda, to znaczy, że ponieśliśmy klęskę jako edukatorzy. No i potem były spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, mogłabym tu wymieniać różne nazwiska, tak jak powiedziałam, Danusia Sterna, potem książka Ani Schulz, Nowa Szkoła i Zmiany Edukacji, warto zacząć przy tablicy, polecam ją wszystkim. Potem były badania profesora Hatiego, co z tą informacją zwrotną i dlaczego ona jest taka ważna. No i zaczęłam się z tych ocen wycofywać. Potem gdzieś na swojej drodze spotkałam Asię Krzemińską. I Asia pokazała, że w jej szkole stosuje się 3 skróty. Tak, czyli literka T, CT, czyli częściowo tak i JN, czyli jeszcze nie. No i powiem szczerze, że bardzo mi się to spodobało, a szczególnie bardzo spodobało mi się to, o czym już mówiła też Kasia, w edukacji zdalnej. Bo tak jak powiedzieliśmy, ocenianie cyfrą w edukacji zdalnej to trochę zabawa w policjanta. Czy mam opowiedzieć historię z recytacją, Ewelinko, czy może już darujemy nauczycielom? Ona jest bardzo obrazowa. Jeśli chcesz, to podziel się nią. To była, proszę państwa, sytuacja, że właśnie moi uczniowie wiedzieli, że ja nie wystawiam ocen w edukacji zdalnej, że właśnie stawiam już tylko te literki.
No i zadałam klasie czwartej do nauczenia na pamięć fragment, a nie, nie fragment pana Tadeusza, w pamiętniku Zofii Bobrówny. No i uczeń, słuchajcie, nagle się pokazuje na kamerce i zakłada na oczy opaskę do spania w samolocie. Muszę państwu powiedzieć, że to ten widok zostanie ze mną na długo. Ja go zapytałam, Tytus, dlaczego ty to robisz, żeby pani wiedziała, że ja nie oszukuję. I w tym momencie, słuchajcie, przerwałam pytanie i porozmawiałam z uczniami na temat zaufania do nich, na temat tego, że ja wierzę i że ja nie jestem policjantem, że to oni chcą sami dla siebie się nauczyć. Jeśli nie czują takiej potrzeby, to mogą mi też o tym powiedzieć. I to częściowo tak, to brzmi zupełnie inaczej niż trzy, że jesteś dostateczny. To jeszcze nie, to brzmi zupełnie inaczej, a to, co ja mówię, słowa mają moc. Jesteś niedostateczny, ale jeszcze nie umiesz, to zupełnie coś innego. No i kolejna słynna historia, ja czasami mam już wrażenie, że te protisty zostaną ze mną już do końca życia. Znowu zobaczyłam temat w piątej klasie u mojego syna protisty. Przyszłam do domu. Ja jestem po klasie humanistycznej, po studiach filologia polska, ale sorry, w domu mam pana po Akademii Rolniczej. I pytam mojego szanownego małżonka, o czym nasze dziecko dzisiaj uczyło się w szkole i co to są protisty. Jakież było moje zdziwienie, mój mąż nie wiedział. I okazało się, że o tym jest cała godzina lekcyjna. I kiedy w szóstej klasie wywiązała się rozmowa na temat, że rodzice mnie nie lubią, bo dzieci powiedziały, że rodzice nie lubią, że ja mówię im, że nie uczą się dla ocen, że uczą się dla samych siebie, że muszą czuć odpowiedzialność za swój proces uczenia i że powinni się uczyć tego, co ich interesuje. No więc zapytałam właśnie, kto miał piątkę lub szóstkę z biologii? Kilkoro uczniów podniosło rękę w górę. No i zapytałam, no to w takim razie powiedzcie mi, co to są protisty. I okazało się, że żaden z uczniów piątkowych i szóstkowych nie umiał mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast zapytałam, czy ktoś w klasie wie, zgłosił się uczeń, powiedział, co to jest, co to są protisty, że jest to takie królestwo. Proszę państwa, on miał tylko trójkę z biologii, ale zapytałam go, Igorze, skąd pamiętasz i dlaczego pamiętasz, co to są protisty? On powiedział, bo tak mnie zaintrygowała ta nazwa i wróciłam do domu i wyszukałem dodatkowych informacji. Myślę, że wielu z państwa w tej chwili właśnie, widzę już dyskusję na czacie, co to są protisty i że wielu z was przeżyło bez tej wiedzy i jakoś gorsi się z tego powodu nie czujecie. Ja też bardzo często uczniom mówię, że badania mówią, że w dorosłym życiu wykorzystujemy 20% wiedzy szkolnej. Ale też zawsze im powtarzam, że nigdy nie wiedzą, jakie 20% im się w życiu przyda. I że jak sama nazwa mówi, szkoła podstawowa ma zbudować podstawy i że warto, żeby te podstawy mieli. Ale też mówię jedno, że moi uczniowie nie muszą znać rozbioru logicznego zdania. Muszą być po prostu dobrymi ludźmi. I to jest najważniejsze. No i tak się biłam z myślami. Moja szkoła przystąpiła do całościowego rozwoju szkoły. Dzięki mnie. Nie wszyscy mnie polubili, albo niektórzy mnie znielubili, ale było. Był całościowy rozwój szkoły i po całościowym rozwoju szkoły w naszej szkole zostały kryteria sukcesu, przynajmniej na większości, przynajmniej przed sprawdzianami i została informacja zwrotna. Nie na stałe i nie zawsze. No i ja stwierdziłam, że ja już tak dłużej nie chcę. Że ja się nie chcę męczyć i opracowałam innowacje. I powiem tak, proszę państwa, nie mówcie, że się nie da, bo się da. Nie mówcie, że to system, bo system to my. A tak jak już słusznie Ewelinka powiedziała, ustawa o systemie oświaty daje nam takie prawo, że możemy udzielać informacji zwrotnej. I ja powiem tak, dla mnie ocenianie kształtujące to filozofia uczenia. To nie patyczki, to nie metodniki, tylko po prostu relacja, jaką budujemy z uczniem.
to, że on jest odpowiedzialny. I proszę Państwa, wierzcie mi, czwartoklasista prowadzony od początku edukacją właśnie postawioną na informację zwrotną nie zapyta Was, czy to jest na ocenę. On wie, że robi to dla siebie. Tyle? Dziękuję, Magdo. Ja oczywiście mogłabym Cię słuchać w nieskończoność, ale dzisiaj jestem w takiej niefortunnej roli strażnika czasu i muszę Słusznie. Ci powiedzieć niestety, że tyle. Natomiast to, co usłyszałam zarówno u Ciebie, jak i u Kasi, to uruchomiło takie moje myślenie jeszcze, jak patrzyłam na tą drogę, o, byłam tam. Takie, o, byłam tam, też tak miałam, albo też tak myślałam w moim doświadczeniu nauczycielskim. Jestem ciekawa, czy u Państwa też się takie myśli pojawiły. Jeśli tak, to czekamy na te wypowiedzi na czacie. Jestem ciekawa, w których momentach się u Państwa takie myślenie uruchomiło. Natomiast to, co jest wspólne dla Twojej opowieści i dla opowieści Kasi, to to, że każda z Was, być może każdy z nas, był w tym punkcie, w którym sypał jak asami z rękawa tymi ocenami i stopniami. Ale to wynika z tego, że my byliśmy do takiej szkoły przyzwyczajeni, tak? Pełna zgoda. Ale każda z Was, i jestem przekonana, że każdy z nas, każdy nauczyciel ma na horyzoncie jakość uczenia się swoich uczniów i uczennic. Było też punktem wspólnym jest to, że słuchacie głosu uczniów i uczennic. Jesteście bardzo wrażliwe i uważne na pewne niuanse. Kasia mówiła tutaj o głosie jednej uczennicy, która powiedziała, proszę pani, ale po co te wejściówki? Ja bym chciała doprecyzować, tam się wywiązała dyskusja na czasie. Wejściówka to jest rodzaj sprawdzenia tego, co było na poprzedniej lekcji, a nie oczekiwanie od ucznia, że już coś potrafi. A u Ciebie z kolei takie doświadczenie Twoich synów, tak, w edukacji, gdzie zobaczyłaś, że uczniowie potrzebują wsparcia. Każda z Was miała też i nadal ma duże przekonanie co do tego i doświadczenia takie związane ze swoją pracą, że proces uczenia się leży w rękach uczniów. Że ten proces zachodzi w ich głowach, jest wtedy skuteczny, kiedy oni biorą za to odpowiedzialność. I że stopnie w tym braniu odpowiedzialności gdzieś wam wadziły, gdzieś było tak niewygodnie z nimi. To nie jest tak, że jesteście takimi, macie taki silny głos, że to są w ogóle bardzo złe rzeczy, bo z tymi stopniami możemy mieć różnie i z tą motywacją w ogóle, tak, do uczenia się w kontekście, no właśnie, oceniania też możemy mieć różnie i o tym już opowie Asia. Ewelinko, czy ja mogę tylko odnieść się do jednego pytania na czacie, bo tu pani mówi, że ten nauczyciel był zainteresowany tym konkretnym tematem i co z tego wynika. Z tego wynika jedna zasadnicza rzecz, że dzieci uczą się tego, co je interesuje, a nie dlatego, że dostaną za to piątkę czy szóstkę i tyle. Tyle tylko chciałam tym przykładem pokazać. Bardzo dziękuję. Już się wyłączam. Jasne. Asiu, ty mogłabyś proszę skomentować te drogi, dwie drogi różne, jakie przeszły dziewczyny w kontekście, no właśnie, motywacyjnego DNA. Tak, ja jeszcze w ogóle jakoś chciałabym, bo tak jakoś dzisiaj wyraźnie to usłyszałam, że dzieci są cudownym motywatorem do zmiany i że dzięki nim my się zmieniamy, bo dają nam i motywację, i pomysł, i kopa. I może się nie będę bała tutaj użyć dużego słowa, ale ta motywacja wewnętrzna, taka stojąca na miłości, nie? Bo każda i Kasia, i Magda powiedziałyście o tym, że wasze dzieci osobiste były takim powodem dla szukania nowego sposobu towarzyszenia w uczeniu, nie? Bo też usłyszałam, że swoją rolę postrzegacie jako towarzyszenie w uczeniu. I też usłyszałam taką wypowiedź, która jakoś mocno mnie poruszyła, że to, co jest też ciekawe w tym, bo myślę sobie, że ocenianie jest jednym z elementów uczenia się, nie jest jakby jednym ze składników procesu uczenia się. Jest cały proces, który polega na tym, że dzieci się dowiadują, uczą, poszukują, rozmawiają, przyswajają, otwierają swoje umysły i dostają jakąś informację zwrotną o tym, na jakim są etapie. I
tak jak powiedziałaś, Magda, o tym, że w momencie, kiedy dziecko miało recytować wiersz i chciało, żebyś mu ufała i ty zatrzymałaś tę recytację po to, żeby porozmawiać o zaufaniu, to mi się wydaje, że to jest też częsty taki ból, o którym słyszę od nauczycieli i nauczycielek, o tym, kiedy to wszystko robić, kiedy właśnie o takich ważnych rzeczach rozmawiać, nie? Bo ta ocena, ja mam takie poczucie, że dla wielu nas dorosłych stała się celem samym sobie, że gdzieś po drodze gubimy te jakości, które można edukacyjnie, wychowawczo, relacyjnie wzmacniać, odchodząc od tego, że muszę postawić oceny, nie? Więc jakoś tak przy tym jeszcze jestem. Ale chciałabym, ponieważ tutaj została przywołana Tamara Lowe i jej koncepcja motywacyjna, to chciałabym właśnie pokazać, bo też się pojawiła taka i w czacie, i w naszej opowieści informacja, że oceny motywują. I Tamara Lowe jako badaczka motywacji zrobiła taką dużą pracę, ponieważ ona zestawiła teorie motywacyjne, które znamy od Maslowa poprzez różne Herzberga, teorie motywacyjne i opracowała taki model DNA, który z angielskiego brzmi DNA, wydaje nam się, że to jest związane z genami, ale nie, jest związane po prostu z pierwszymi literami nazw tych czynników, które nas motywują. I ona powiedziała o tym, że motywacja to coś szerzej niż sam wynik uczenia się, czyli ocena. Motywacja to jest dążenie. Każdy z nas uruchamia w sobie taką siłę do zmiany i motywacji wewnętrznie po to, żeby chcieć coś innego. I tu różne czynniki nas motywują. Za chwilę trochę więcej o tym jeszcze powiem. Pewne ważne elementy, które są związane z zaspokojeniem potrzeb, są też konieczne do tego, żeby wystąpiła motywacja. I każdy z nas oczekuje jakiegoś rodzaju nagrody, jakiegoś efektu. I tutaj dzielimy się. Ja bym tutaj mogła poprosić właśnie o ten drugi slajd. Dzielimy się na osoby, jakby każdy z nas ma w sobie tą pulę motywatorów. Dla każdego z nas te 6 czynników pełni funkcję motywacyjną. Różnimy się w różnych momentach naszego życia i tutaj też myślę sobie w kontekście odniesienia tego do etapu rozwojowego dzieci, z którymi Państwo pracujecie, może mieć to znaczenie, bo czym innym jest motywacja, tak jak piszecie o tym pierwszoklasisty, który w ogóle zaczyna przygodę, jego historia w ogóle, z czym on się spotykał we wcześniejszych swoich etapach edukacyjnych, a czym innym jest rozmowa z maturzystą, tak, który pewnie ta forma odpowiedzialności, ta forma autonomii jest jeszcze ważniejsza dla niego ze względu na okres, w którym się znajduje w życiu. I jeśli myślimy o dążeniach, to tutaj takimi czynnikami motywacyjnymi jest wydajność albo są kontakty, czyli motywacja uruchamia się w nas w momencie, kiedy u osób wydajnych jest cel, jest jakiś pomysł na realizację zadania, jest taka też konieczność skupienia. I wtedy ta motywacja, kiedy wiemy, do czego dążymy, rośnie. I te wszystkie informacje, o których mówicie w kontekście kryteriów, oceny, czy tych kryteriów sukcesu, będą motywujące dla osób, które właśnie ten czynnik motywuje. Natomiast drugą częścią odpowiedzialną za naszą motywację w tej puli dążenia jest kontakt, czyli na przykład bycie znaczącym, poczucie przynależności, bycie w relacji, posiadanie przyjaźni. I żeby motywacja miała tą siłę, potrzebujemy te dwa obszary naszej pracy edukacyjnej opiekować, jakoś się o nie troszczyć. I jeśli myślimy sobie w kontekście też neurodydaktyki, uczenia się mózgu, to wszyscy to chyba wiemy, nie? Że mózg się nie uczy, jak się boi. Mózg się nie uczy, jak jest w stresie. Mózg się uczy, jak ma poczucie przynależności, ma poczucie bezpieczeństwa. Więc ta motywacja może być czymś szerszym. Kolejna grupa potrzeb, która odpowiada za naszą motywację, jest związana ze stabilnością, czyli takim poczuciem bezpieczeństwa, osadzenia, przewidywalnością, związana też z taką wiedzą, co mnie czeka. A z drugiej strony są osoby, które potrzebują zmiany, potrzebują dziania się, potrzebują czegoś nowego, jakiegoś urozmaicenia i je na przykład nie wybija z toru to, że zmieniamy
lekcji na przykład przestajemy recytować, a zaraz rozmawiamy o zaufaniu. Ale dla jednych dzieci w klasie taka zmiana może być czymś wystraszającym. Nie? Więc jakby dlatego ja tutaj cały czas zwracam uwagę na rolę relacji w ogóle w edukacji, że jakby to jest taka baza. Jeśli ja patrzę na człowieka, widzę go, jestem z nim w kontakcie, rozpoznaję, ja wiem, tutaj Kasia, ty mówisz o 37 uczniach, nie? W indywidualnym kontakcie. To jest mega robota. Ja cały czas podziwiam Państwa za to, co Wy robicie, ponieważ prowadząc grupy warsztatowe mam 16 osób na sali na przykład i to nie jest łatwe do rozpoznania i ogarnięcia, a w Waszej codzienności to jest grupa dwa razy większa. I chcę dojść do ostatniego punktu, bo pojawiły się dodatkowe dygresje. To są nagrody. I właśnie dla mnie ocena wpisuje się w jeden z tych czynników, która jest nagrodą zewnętrzną. Ktoś ze świata dorosłych przychodzi i mówi mi 4, tak? Mówi mi 5, mówi mi 6. I są wśród nas ludzie, dla których ta nagroda zewnętrzna będzie pełniła funkcję motywacyjną, dlatego ja bym nie szła w radykalność taką w poglądach o tym, że nie oceniamy, bo tak jak też tutaj są takie głosy, że są osoby, które potrzebują takiej informacji o tym, gdzie są w rankingach na przykład wydajni. Natomiast też nie gubiłabym tej motywacji wewnętrznej, która jest właśnie pochodną odpowiedzialności, poczucia sensu, tworzenia, brania odpowiedzialności za to, co dla mnie ważne i decydowania, co ja chcę się uczyć, jak ja chcę się uczyć. Więc zobaczmy tę motywację jako coś dużo więcej niż kropka, która jest efektem nauki w postaci oceny. Jakakolwiek ona by nie była, czy to jest procent, czy to jest stopień, czy to jest informacja zwrotna, nie? Bo to wszystko jest po to, żeby się dzieci rozwijały i wiedziały, jak mają iść i co mają robić, żeby wiedzieć więcej. To tyle o Tamarze. Jasne, dziękuję Ci, Asiu, bardzo za to podsumowanie. Ono rzuciło dało nam taką perspektywę wielowymiarowości, tego, że możemy mieć różnie, oceniamy my jako nauczyciele, ale również nasi uczniowie. Ja wrócę do jednego z pytań, które było na czacie. Ono było odmieniane przez różne przypadki, przez różne osoby, a mianowicie padło takie pytanie, na jakiej podstawie Panie, Magdo, Kasiu, Wy wystawiacie ocenę na koniec roku bądź na półrocze, skoro nie stosujecie stopni. Dla mnie to też jest takie pytanie, jak w takim razie u Was to wygląda w klasie? Jak to teraz jest, kiedy odeszłyście od wystawiania stopni? Tak, przeglądałam właśnie teraz czat i zauważyłam, że jest bardzo dużo, pytań w tym temacie. Jeszcze jedno pytanie, które też sobie wynotowałam i chciałabym tutaj na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, czyli dotyczące tego, jak wygląda ocena końcowa. Uczeń ją sobie wystawia, a ja z nim polemizuję i dyskutuję, jeżeli uznaję, że czegoś ma jeszcze za mało. Krótko, zrobiłam ankietę z samooceną, z kryteriami bardzo konkretnymi. Wiem, że za chwilkę Magda więcej na ten temat powie i pokaże swoje propozycje, więc ja nie będę tutaj za dużo mówiła, natomiast generalnie wystawienie oceny wyglądało w ten sposób. Mniej więcej miesiąc przed zaproponowałam im wypełnienie arkusza. Mieli się ocenić, tak jak powiedziałam, według konkretnych kryteriów, nie będę ich teraz podawać, bo to są bardzo, naprawdę, to jest geografia rozszerzona, tutaj jeszcze nie powiedziałam tego, że oni jeszcze mają tę geografię rozszerzoną na dodatek, więc to już są takie bardzo, naprawdę bardzo konkretne konkrety. No i na koniec mieli napisać, jaką ocenę wystawiliby sobie. Tutaj zaobserwowałam bardzo ciekawe rzeczy. Nikt w klasie nie wystawił sobie trójki, chociaż oceny, samooceny, aż się prosiło, że ta trójka się gdzieś powinna pojawić. Natomiast większość uczniów wystawiła sobie taką ocenę, jaką ja widziałam jakby u nich po obserwacji ich pracy z całego okresu. Natomiast tak się złożyło, to było miesiąc przed, ja to specjalnie tak ułożyłam, że jeszcze potem
po tej pierwszej, po tej ocenie pojawił się, w tej samoocenie pojawił się sprawdzian, bo sprawdziany piszemy normalnie, zwyczajnie, tak jak było do tej pory, tyle tylko, że za sprawdzian nie ma punktów, tak? Są tylko zaznaczone rzeczy dobrze zrobione, no i gdzieś tam wskazówki, gdzie należy się jeszcze poprawić, co jeszcze nie wyszło tak jak trzeba. No i pojawił się ten sprawdzian i uczniowie sami zobaczyli, na którym, na jakim są etapie, ale jeszcze mieli możliwość poprawienia się. Jeszcze była możliwość poprawienia się u części osób, które dążyły do uzyskania oceny wyższej. Dałam im taką możliwość. No i połowa z tych osób podeszła do tej poprawy, a ta druga po prostu stwierdziła, że jednak nie da rady, że jednak ta ocena jest bardziej obiektywna, że ta, którą ja proponuję, jest bardziej obiektywna. I tak to wyglądało. Naprawdę nie było żadnych walk o oceny, nie było żadnych walk o punkty. W każdym przypadku była to rozmowa, ale na te 37 osób ja takich rozmów przeprowadziłam, nie wiem, 3, chyba 4. Cała reszta wyjątkowo bezboleśnie przeszedł ten proces, aż sama byłam zdumiona, że tak to było. Ciekawe, bo my nauczyciele często myślimy, że uczniowie sobie będą zawyżać tą samoocenę, prawda? Jeśli oddamy w ich ręce proces oceniania i zaproponujemy im samoocenę, to wiem, że mamy taką obawę o to, że ta samoocena będzie zawyżona albo zaniżona, tak? Bo to oczywiście może pójść też w drugą stronę. Tak miałam chyba też w 2 czy 3 przypadkach, natomiast no to jest klasa, z którą się znamy dobrze, ja ich uczę 3 rok rozszerzenia, więc tych godzin w tygodniu jest bardzo dużo, równa się 3, no ale to jak na geografię jest całkiem sporo, więc się dość dobrze znamy, także tutaj no było ok. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie, na które mogę, tak? Bo ja je sobie tutaj wynotowałam. A propos autonomii ucznia, co zrobić z tym, który się nie uczy i nie zaliczy mojego przedmiotu? Odpowiadam, nie ma takiego ucznia. To jest niewiarygodne, ale prawdziwe. Dopóki do ubiegłego roku w pierwszej klasie, w drugiej, miałam w tej klasie oceny, takie zwykłe, wiecie, punkty, to muszę się przyznać, jeden z tych uczniów miał poprawkę z geografii w ubiegłym roku. W tym roku pracuję kompletnie inaczej. I naprawdę ja jestem chyba najbardziej zaskoczona tym, że pracują uczniowie, którzy są bardzo dobrzy i zawsze pracowali, ale ci, którzy pracowali mniej, powiedzmy w ten sposób, teraz o wiele lepiej funkcjonują w klasie. O wiele lepiej. Ja nie miałam żadnego, no ja na półrocze w tej klasie nie wystawiłam oceny gorszej niż ocena dostateczna. Także to chyba też świadczy o tym, że to jest jednak dobra droga. Ja bardzo bym chciała tutaj, przynajmniej na razie, w tym kierunku podążać. Także to są takie dwa pytania, jasne, na które chciałam odpowiedzieć. A czy mogłybyśmy przejść do tego, jak to organizujesz, no w ogóle geografię jeszcze rozszerzoną w perspektywie matury, różnych powtórek, tak? Tego, co się dzieje. Jak to teraz u Ciebie wygląda? Tak samo, cały czas, wszystko jest tak samo. Nic się nie zmieniło, właśnie nic się nie zmieniło poza tym ocenianiem, bo ja metodycznie praktycznie pracuję cały czas tak samo. Natomiast tutaj wyświetla taki fajny slajd, na którym może jest pokazane to, co ja robię przez całe, czy robiłam przez całe moje nauczycielskie życie, czyli 30 rok w tej chwili. Po pierwsze jestem stara w drodze, czyli cały ten... To wszystko jest procesem. Procesem jest zmiana, dopasowywanie metod nauczania, dopasowywanie sposobu oceniania, prowadzenia zajęć do konkretnych uczniów. Dużo się mówi na temat indywidualizacji. Oczywiście zastanawiamy się, jak indywidualizować pracę w 30-osobowej klasie. Wiem, że się da, w 37-osobowej klasie potrafię ją to zrobić, tak? Bo wiem, wystarczy tylko spróbować i gdzieś tam to wszystko idzie. Ale zwróćcie Państwo uwagę tutaj na drugi punkcik, tam się pojawia pojęcie pęku kluczy. To pojęcie pęku kluczy kiedyś wyciągnęłam z warsztatu z Agatą Baj, to jest taka osoba, która prowadzi szkolenia myślograficzne. I ona właśnie tak powiedziała, nie ma jednego klucza do ucznia, do motywacji ucznia, nie ma.
to najwyżej możemy mówić o pęku kluczy. My musimy mieć tych ileś tam tych możliwości i w zależności od tego, jakiego mamy ucznia, zastosować tę albo inną metodę. Tak? Jasne. Kasiu, gdybyś mogła powiedzieć też o swoim doświadczeniu gamifikacji geografii, w takim skrócie telegraficznym, bo tutaj ono, myślę, byłoby tak, wnoszące. Rozumiem. Tak, to była jeden ze sposobów, który zastosowałam przy pracy zdalnej, wtedy, kiedy pomyślałam sobie, że takie zwykłe ocenianie, oj nie, to ono nie zadziała, nam trzeba tutaj spróbować jakoś, czy w ogóle, to nawet nie o to chodzi, że nie zadziała, bo ja wtedy jeszcze nie byłam pewna tego, że da się pracować bez ocen, zupełnie, źle się wyraziłam, nie bez ocen, bo informacja zwrotna jest oceną, tylko bez stopni, bez stopni. No to zaczęłam szukać tam różnych ciekawych rozwiązań, no i znalazłam rozwiązanie między innymi właśnie a propos gamifikacji. Tutaj mam nadzieję, że Państwo sobie przeczytali już, na czym polega. Generalnie zastosowanie mechaniki gier do procesu dydaktycznego. Miałam to szczęście, że uczestniczyłam w szkoleniu pani doktor habilitowanej Mytnik, Joanny Mytnik i pana doktora Glaca z Gdańska. Genialni ludzie, polecam naprawdę. Samą tą metodę. No i zgamifikowałam sobie, zaraz jak weszła, wszedł, tak, właśnie tu widzę na czacie poniedziałki na Politechnice, tak. Jeżeli można pokazać następny slajd, tak, bo myślę, że to już chyba, o właśnie, to jest coś, słuchajcie, co mi się pojawiło zaraz przy pierwszym lockdownie. Zobaczcie Państwo, tutaj mamy 21 kwietnia, to jest rok 2020, czyli zaraz ten pierwszy lockdown, kiedy stwierdziłam, nie, no to jest ten moment, kiedy coś muszę zrobić takiego, żeby nie widząc uczniów, można było w jakiś sposób ich zmotywować do roboty, ale też, uwaga, żeby ich prace, odpowiedzi w pracach, które ja będę im zadawała, nie były ściągane całkowicie z internetu. No i właśnie zrobiłam sobie taką gamifikację. Całe to wszystko miało taką fabułę walki z wirusem. Oto przyszedł tam jakiś nam tutaj desant, urządził i trzeba było się go jakoś pozbyć. Nazwałam sobie zupełnie inaczej wszystkie zadania, formy zadań, na przykład tutaj mapa myśli, tutaj gdzieś trzeba było zrobić infografikę, tutaj były zadania rachunkowe, bo to akurat była tematyka związana z astronomicznymi podstawami geografii, tam jest bardzo dużo obliczeń, to jest rozszerzenie, więc takich dość ciężkich obliczeń. Sprawdzian nazwałam sobie bitwą z wirem na przykład, to zupełnie inaczej się do tego podchodziło. No i oczywiście zbierało się rangi, no i to tych rang były przyporządkowane, odpowiednia punktacja. Ta punktacja to jest punktacja, która u nas w szkole obowiązuje przy przeliczaniu. To też było pytanie, jak wystawia się ocenę końcową, mając procenty. No, jest pewien zakres punktowy, zakres procentowy. No i właśnie te procenty tutaj były wpisane jako te rangi. Jasne. Tam na następnym slajdzie chyba jest pokazane, jak to wyglądało. Czyli zbierali uczniowie punkty. No i właśnie na czym to wszystko polegało? Chodzi o to, że zbieram punkty i tutaj mi się od razu wyświetlała suma w procentach, ile tych procent zdobyłem. I są byli tacy uczniowie, którzy zatrzymywali się na jakimś etapie, stwierdzali, dobra, wystarczy dotąd, nie będę się tam bardziej wysilać. Ale byli tacy, którzy dążyli do osiągnięcia doskonałości, a jako że 100% to było najwięcej, co można wpisać do dziennika było wtedy, no to jeszcze bonusik się tutaj gdzieś pojawiał. Inny, kolejny, jakiś tam kolejna seteczka. Kasiu, ja przepraszam, tak to wyglądało. Tak. Dziękuję Ci bardzo za tę odpowiedź o gamifikacji. Ona dla mnie jest taką egzemplifikacją oddania procesu uczenia się w ręce uczniów, bo rozumiem, że zadania, które stawiałaś przed uczniami, nie były, powiem to tak, nie były obowiązkowe. To od uczniów zależało, które z nich wykonają, tak? W związku z czym to właściwie w ich rękach było to, czy te punkty z tej gry uzyskają, czy nie. I o tego rodzaju autonomii wiem też, że Magda będzie nam opowiadać, jak to teraz, Magdo, wygląda u Ciebie, kiedy zminimalizowałaś wystawianie stopni właściwie tylko do tego, co Cię zobowiązuje prawo oświatowe, czyli do... Na pewno do oceny końcoworocznej. Ty wiem, że stawiasz również śródroczną, prawda?
połowie, w sensie po pierwszym semestrze. Mhm. A mogę jeszcze wrócić, przepraszam, tak, Kasieńka, jeżeli można. Cię. Tak, bo chciałam tylko powiedzieć, że to, co tutaj jest na tym slajdzie, to jest pozostałość po. To jest coś, do czego moi uczniowie powiedzieli, że my po prostu do tego wracamy. Ja w tej chwili dostaję zawsze na początek działu coś takiego, to co teraz pokazuję. Pomimo tego, że już minęło półtora roku, prawie dwa lata, uczniowie się tak do tego przyzwyczaili, stwierdzili, że to jest dobre. To jest dobre, bo to im porządkuje całą naukę i wiedzą po prostu, co mają, czego się mają uczyć, czego się mają spodziewać. Także to jeszcze na zakończenie chciałabym tutaj dorzucić. Dzięki. To znaczy ja powiem tak, ktoś patrząc z boku powie, że ja się z dziećmi bawię na lekcji, a w ogóle to przejęły władze w klasie. Ale to nie tak, to jest taka demokracja sterowana, jak ja to mówię, i czasami żartowałam do uczniów, że w klasie nie ma demokracji, w klasie jest tyrania, a ja od faraona różnię się tylko tym, że można na mnie patrzeć. Ale słuchajcie Państwo, ja po pierwsze zaczęłam od tego, że dzięki pewnemu gangowi polonistów, o którym już mówię tu kolejny raz, zdecydowałam się na napisanie innowacji. Tutaj ukłon w stronę Beaty Gwizdały. Potem po konsultacjach z Zosią Przystup, z Mariolą Kędzierską, z Natalią Bielawską. Jest nas naprawdę dużo, Magda Krajewska. Dziewczyny prowadzą blogi i na tych blogach chętnie dzielą się swoimi osiągnięciami. One już od kilku lat odeszły od ocen wyrażonych cyfrą na języku polskim. Udzielają informacji zwrotnej, bo tam widziałam, że pojawiło się, że to jest trudne i ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale no właśnie, no jest innowacja, wchodzę do klasy. I tu znowu odpowiadam na pytania, które się też na czacie pojawiły. Ja innowacje wprowadziłam we wszystkich klasach, w których uczę, czyli w piątej, którą uczę od klasy czwartej i która jakby już była przyzwyczajona, no bo tak jak Państwu mówiłam, na zdalnym nauczaniu tych ocen wyrażonych cyfrą prawie, że nie było. Drugą piątą, którą dostałam w spadku i uczę ich tak naprawdę pierwszy rok i ósmą, które uczę piąty rok. Umówiłam się z nimi i żeby to było jasne, ja ich zapytałam o zdanie. To, o czym mówiła Kasia, to, o czym mówi Asia, że to jest takie ważne. Jak Państwo tam potem zobaczą, bo my wspólnie układaliśmy te prawa i obowiązki, tak naprawdę układali je oni i ja tylko się do nich przychylałam, w jakiś sposób je modyfikować. Magdo, ja tak? będę głosem tutaj Państwa. Tak? Czy mogłabyś powiedzieć, co to jest? Usłyszałam, że układaliście je wspólnie, a właściwie układali uczniowie i uczennice, ale to jest rodzaj kontraktu, czemu on ma służyć? Tak, bo to jest takie odpowiedź na coś, co się nazywa PSO, czyli przedmiotowy system oceniania, który istnieje w wielu szkołach, a który w ogóle istnieć nie powinien, bo jest coś takiego jak tylko i wyłącznie jak wymagania edukacyjne, które powinny być zawarte w statucie. No ale żeby nam właśnie było łatwo pracować, tak, żebyśmy my wiedzieli i znowu mówimy tu o tej autonomii, o tej odpowiedzialności dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę. Oni napisali, jakie mają prawa. Bardzo często też mnie nauczyciele pytają, pani zawsze mówi o prawach ucznia, a czy oni mają obowiązki? Ułożyli też obowiązki, tak? Mają przychodzić na lekcje, mają, zwróćcie uwagę Państwo, oni mają ją aktywnie współprowadzić. Więc jak gdyby oni napisali, że muszą się wywiązywać z zadań w ustalonym terminie, że mają odrabiać prace domowe, których ja nie zadaję w większości, które wybiorą. Czyli nie ma czegoś takiego, że muszą odrobić wszystkie, że przeczytają lektury w ustalonym terminie, że muszą szanować siebie i innych, że prowadzą zeszyt, tak? Jasne, rozumiem, czyli to jest zbiór zasad. Tak, które obowiązują na języku polskim. Właściwie nie chciałabym może tego nazwać zasadami i wycofuję się z tego stwierdzenia, ale pewnego rodzaju umowa. Pomiędzy tak, to jest tobą, kontrakt. A twoimi to jest uczniami, kontrakt, tak? Tak, to jest kontrakt, który Jasne. Zawarliśmy. Jasne. No i teraz właśnie, co z podstawą programową? Za chwilę z podstawą programową będziemy rozmawiać. Ja tylko przypominam Państwu, że uczę przedmiotu egzaminacyjnego i nie uciekam od podstawy programowej i o tym za chwilę.
Natomiast jakby, żeby sprawić, żeby ten język polski i to, czego uczniowie się bardzo często boją i to, o czym Asia mówiła, że mózg nie umie uczyć się w stresie, że kiedy się boi, to się nie uczy, no to robimy zielone dyktanta. To stosujemy zielony długopis. I proszę Państwa, ja nie chcę już znowu słyszeć, że ha, myśli, że kolor zadziała. To nie musi być zielony, to może być brokatowy fiolet, jeśli Państwu akurat się taki i dzieciom Państwa podoba kolor. Ja tylko pokazuję, że zasada jest jedna. Zakreślam to, co dobrze. Czyli mówisz o tym, że stawiasz akcent na docenianie. Doceniam. Doceniam. Doceniasz. Moja innowacja nie bez kozery nosi tytuł Doceniam bez ocen, a motto, które, no jak przystało na polonistę, jest na tej innowacji, brzmi zmniejszyć lęk dzieci i pomóc w budowaniu ich wiary w siebie i swoje możliwości. I o to mi właśnie chodzi. A jak mówimy o języku polskim i o tym, że sprawdzanie prac na informację zwrotną zajmuje dużo czasu, to trochę ten mit obalam, bo dużo czasu zajmowało mi pisanie kiedyś komentarza, recenzji. Dzisiaj, kiedy zgodnie z kryteriami, które uczeń otrzymuje, kiedy przystępuje do pisania, stawiam tylko plus lub minus, a potem dodaję do tego komentarz, nad czym musi popracować, co musi jeszcze poprawić. Myślę, że budzi mniej lęku, chętniej to robi i nie stresuje się tym, że musi to zrobić. To ja jeszcze mam, tak? Magdo, będę znowu głosem rozumiem, wyjaśniającym. Chciałabym doprecyzować kryteria, tak? Rozumiem, że tutaj mówisz o kryteriach sukcesu, tak. Czyli pewnej umowie między tobą a uczniami na to, na co będziesz szczególnie zwracała uwagę, tak, w danej pracy. Czyli to nasze ulubione przez dzieci na co bezu, tak? Co niekoniecznie jest lubiane przez nauczycieli, na co będziemy zwracali uwagę, kiedy będę tę pracę sprawdzała. I powiem Państwu tak, w klasie 7 i 8 te tabelki są jakby przeniesieniem tego, co obowiązuje na egzaminie klasy 8. Tak, one są dokładnie tak samo zrobione, są te same kryteria i wymagania, jakie są na egzaminie. Tak? Jasne. Więc jakby uczniowie się do tego przygotowują, realizujemy podstawę programową. Uczeń we wrześniu otrzymuje kartę z wymaganiami, z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Tu jest tylko fragment dla czwartoklasistów i uczeń sam śledzi swój proces uczenia się, sam jest za niego odpowiedzialny. I odpowiem od razu na pytanie, bo tam pan Mariusz pytał, a co z rodzicami? Zaskoczę Państwa. Informację zwrotną po pierwszym półroczu udzielali mi nie tylko uczniowie, udzielili mi również rodzice. Na 55 rodziców, od których otrzymałam informację zwrotną, podkreślam anonimową, 53 powiedziało, że odejście od ocen cyfrowych jest rewelacyjnym pomysłem, że chcieliby, żeby pozostali nauczyciele wzięli ze mnie przykład, że trzymają za mnie kciuki i czy te dwie osoby, które miały ale, mówiły tylko o tym, o czym mówicie też Państwo, że no tak, ale na koniec to jednak jest ocena, ale że oni niekoniecznie wiedzą, w którym miejscu uczenia jest ich dziecko. Ja myślę tak, proszę Państwa, to o czym mówiła też Asia i o czym mówię zawsze ja, jeśli swoją drogę jako nauczyciela opieracie na relacjach i zawsze powtarzam, że to jest trójnóg, to jesteśmy my, to są uczniowie i to są rodzice. U mnie spotkania odbywają się trójstronnie, czyli spotykam się nie tylko z rodzicem, ale spotykam się również z uczniem. Jasne. Jeśli rodzic widzi, że nawet pojawiło się, proszę Państwa, takie stwierdzenie, kiedy na początku, bo ja napisałam list do rodziców we wrześniu, tak? Kiedy przedstawiłam im, jaką innowację wprowadzam, jak to będzie wyglądało, poprosiłam ich o zaufanie, tak? Powiedziałam, przedstawiłam zasady,
I powiedziałam, że co jakiś czas zapytam ich, co o tym sądzą, no i na to półrocze zapytałam. I rodzice odpowiedzieli mi, że oni czuli lęk, oni się obawiali. I jedna z mam napisała, bałam się, że moje dziecko przestanie się uczyć, a jednak pani potrafi go zmotywować. Bez oceny. Więc może jednak spróbujmy zaufać. I jeszcze jedno chciałam Państwu powiedzieć. Moi uczniowie wiedzą... Ale ostatnie. Tak. Moi uczniowie wiedzą, że jeśli sobie zażyczą, mogą dostać cyferkę. To, o czym mówiła też Asia. Jeśli bardzo jesteś do niej przywiązany, jeśli bardzo chcesz, to oczywiście tak. Nie ma problemu. Asiu, czy chciałabyś to podsumować jakoś w kontekście, no właśnie, motywacji, ale też autonomii, budowania odpowiedzialności? Ja tylko bym chciała powiedzieć o tym, że tak jak tutaj czytam, to nie da się, da się, nie da się, da się, że jakoś bardzo jestem przy tym, że tutaj akurat i Kasia, i Magda zaczęły same tą zmianę i ja myślę sobie, że jeżeli coś trafia nam w serce i gdzieś czujemy taki rodzaj wołania o inny rodzaj jakości w tej edukacji, to po prostu zróbmy swoje i tyle. Dzięki. A ze mną, dziękuję. Ze mną szczególnie jest to, że zarówno Kasia, jak i Magda dają bardzo dużo autonomii swoim uczniom. Tam jest bardzo dużo wolności. Magda przed chwilą powiedziała, jeśli chcesz stopień w porządku, nawet jeśli ja do niego nie jestem przekonana, ty go potrzebujesz, pełne zrozumienie. Kasia mówi o tym, chcę, abyś się sam ocenił, chcę z tobą ponegocjować, jeśli czuję, że nie spotykamy się w tej samoocenie, tak? Że mamy różnie. I to jest ze mną chyba najmocniej. Natomiast w telegraficznym skrócie, moje drogie, chciałabym... Ja jeszcze tylko jedno zdanie bym to powiedziała właśnie, że dla mnie odpowiedzialność jest po wolności, że nie ma odpowiedzialności bez tej wolności, więc jeśli mówimy o tym, że dzieci się nie uczą albo mamy taki właśnie kryzys motywacyjny, to trudno, żebyśmy bez tej wolności tą odpowiedzialność budowali. Więc najpierw wolność. Znaczy, ja chciałabym tylko jeszcze. Odpowiedzialności. Właśnie, ja chciałam tylko powiedzieć to, o czym mówiła Asia, i ja się z tym bardzo zgadzam. Jeśli nauczyciel nie wierzy w to, że to działa, nie będzie brzmiał wiarygodnie i nie będzie brzmiał wiarygodnie ani dla uczniów, ani dla rodziców, i oni mu po prostu nie uwierzą. Jeśli on w to wierzy, robi to z pełnym przekonaniem, i tak jak mówią moi uczniowie, bo pani to jest kosmitką. Dobrze, jestem kosmitką, ale oni wierzą, i tak jak uczennica mi napisała w informacji zwrotnej, ufam pani i wierzę, że to, co pani robi, jest dla mojego dobra. Dziękuję ci, Magdo, bardzo za ten głos. Ja też nasze spotkanie chciałam ukierunkować w stronę naszych uczniów i uczennic, o tym, jakie były ich reakcje na wasze zmiany. I państwo mają okazję tutaj przeczytać reakcje uczniów Kasi. To są spisane cytaty z ich wypowiedzi. Myślę, że damy dosłownie sekundkę, chociaż slajd jest już z nami chwilę, więc pewnie jesteście państwo z tym zaznajomieni. I ja poproszę też na kolejnym slajdzie z kolei pojawią się opinie uczniów i uczennic, tylko wybrane, bo zarówno Kasia, jak i Magda nas zasypały różnymi cytatami od swoich uczniów i uczennic. To też dowód na to, jak bardzo słuchają ich głosu i tego, co dla nich znaczy zmniejszenie liczby stopni, czy w ogóle odejście. I tak jak państwo widzicie, zarówno uczniowie u progu matury, jak i ci, którzy są w szkole podstawowej, bardzo doceniają fakt odejścia od stopni. Natomiast ja, Kasiu i Magdo, Asiu, ciebie również, chciałabym poprosić jeszcze o jedną drobną rzecz. Gdybyście jednym słowem miały powiedzieć, dać taką radę nauczycielom, jak zacząć zmieniać podejście do oceniania, to co to by było? Ten najważniejszy pierwszy krok. Jedno słowo. Uwierzyć. W co? Że to się da. Że to się da, ja to cały czas powtarzam. Odwaga, wiara i to, że to się da, da się. Naprawdę da się. Przypominam, ja uczę w szkole, w której jest 60 paru nauczycieli
Zostałam z innowacją sama. Nie mam z tym problemu. Dziękuję, Magdo. Kasiu? To samo co Magda oraz nie bać się. Oraz trzeba zrobić w końcu ten krok, bo każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Zaufać uczniom, rozmawiać z uczniami. Dziękuję. Asiu? Ja myślę, że wyzwaniem dzisiejszych czasów jest sprawiać, żebyśmy bali się mniej. I tutaj jakoś jestem przy tym głosie Kasi, żeby się nie bać. A druga rzecz, która jakoś mi przychodzi, to badać, czego potrzebuję, żeby się zmieniać i rozwijać. Co mnie motywuje do... I daje mi wsparcie do tego, żeby rozwijać skrzydła i frunąć. Bardzo ci, Asiu, dziękuję, bo też tak sobie myślę, że jak rozmawiamy o ocenianiu, to ciągle mówimy o uczniach, co im to daje, jak im to służy, a gdzieś zapominamy być może o tym, że w tym ocenianiu my też jesteśmy. To ocenianie ma dla nas, nauczycieli, oceniających, jakieś konsekwencje. Drodzy Państwo, nasze spotkanie dobiega końca. Ja bardzo Państwu za nie dziękuję. Widzę i czytam na czacie wszystkie Państwa opinie i za nie jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Na koniec chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch drobnostkach, właściwie dwóch albo trzech polecajkach. Kilka z nich pojawiło się dzisiaj na czacie. O pewnym rodzaju kompromisu między ocenianiem kształtującym a stopniami napisała ostatnio Danusia Sterna, osoba, która wprowadziła do Polski ocenianie kształtujące, dzięki której tak naprawdę to wszystko zaczęło się toczyć, napisała świetny artykuł. Ten artykuł jest już na blogu naszym, oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pewnie link do niego na czacie za chwilę się pojawi. To jest jedna polecajka. Druga jest taka, że w ogóle w Centrum Edukacji Obywatelskiej bliskie nam jest zajmowanie się ocenianiu. Prowadzimy w tym temacie różnego rodzaju spotkania, szkolenia, warsztaty, ale też propagujemy różne publikacje, które dostępne są w naszym wydawnictwie i Państwa zachęcam do tego, żeby też zajrzeć tam. Być może będzie coś, co będzie dla Państwa bliskie w temacie oceniania kształtującego, w ogóle uczenia się. No a na koniec tak sobie myślę, że to ocenianie jest nieodłącznym elementem tego, że bycia nauczycielem. I o byciu nauczycielem właśnie jakieś 26 minut temu zaczęło się w sieci fantastyczne spotkanie, fantastyczna rozmowa Pawła Lęckiego z profesorem Romanem Leppertem albo rozmowa profesora Lepperta z Pawłem Lęckim. Tam też nas nie może zabraknąć, więc serdecznie Państwa zachęcam, jeśli macie jeszcze Państwo czas i przestrzeń, do dołączenia do tamtego spotkania. My tymczasem, po pierwsze, bardzo Państwu dziękujemy za obecność, tak liczną. Po drugie, za zaangażowanie, bo czat był rozgrzany do czerwoności. Tak jak przewidywałyśmy, temat oceniania wywołał sporo emocji. A po drugie, za docenienie, bo te słowa, a właściwie chyba już po trzecie, te słowa docenienia tutaj od Państwa spływają. Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo, życzę Państwu dobrego wieczoru i zapraszam do kontaktu. My naprawdę wyważymy te drzwi. Potwierdzam. Zapraszamy do kontaktu.